Dzień dobry, wieczór. Legendarne HDC wystąpiło dokładnie jeden raz na moim kanale. I o ile odradzam, uprzejmie proszę o nieoglądanie tego materiału, tak wraz z premierą HDC U23 Pro uświadomiłem sobie, że jeszcze jest szansa, by to poprawić. Obecne HTC przypomina mi trochę mnie za czasów studenckich. Okolice 20 lat, niby coś tam człowiek o życiu wie i wyjazd z paczką najlepszych przyjaciół nad morze, nad którym niby człowiek codziennie żył, funkcjonował, ale równocześnie wewnętrznie umierał po każdym kolejnym wieczorze. Takie jest HTC, niby doświadczone, ale martwe, ale jednak żyjące. I to jest o tyle intrygujące, że HTC zawsze było marką idącą swoją własną drogą i zawsze niemalże wszystkim się wyróżniało. I to samo jest przynajmniej po części z HTC U23 Pro, który jest na tyle, tak bardzo wyjątkowy na swój własny sposób, że ten przyniósł mi wiele dobrego. U23 Pro na tyle wzbudził we mnie jakiś bodziec sentymentalny człowieka nostalgicznego, że za wszelką cenę postanowiłem, że zakupię swojego pierwszego ever smartfona, takiego staruszka jakiegoś, którym się dzielnie zaopiekuję. Coś jak szalupy ratunkowe organizowane przez mojego partnera kanału Mobile Vikings. Jest to coroczna akcja charytatywna, w której w tym roku wspieraliśmy, bo to dzięki nam, użytkownikom, wikingom, ludzi starszych, jak HTC, wykluczonych cyfrowo czy też społecznie, poprzez wsparcie wolontariatu odwiedzającego, wspierającego, spędzającego czas z seniorami, zmieniając po prostu przekazane, zebrane przez Kingów gigabajty na wsparcie finansowe dla tego wolontariatu. I o ile mi się nie udało uratować żadnego HTC, nie wiem jak to otworzyć, żeby po prostu w środku nie otworzyć pudełka, musiałem pożyczyć od widza. Serdecznie, Hubercie, dziękuję. Coś mniej ostrego. Tak, zebrać 40 tysięcy gigabajtów w 3 dni z planowanego miesiąca. Wow, i bardzo sobie cenię, że w tym wszystkim też chodzi o coś więcej niż bycie tylko i wyłącznie operatorem. A gdybyście chcieli być częścią tej bardzo fajnej społeczności, z kodem darmowy Rejs macie darmowy miesiąc na próbę. Gdyby wam się później nie spodobało, w co wątpię, to zawsze można zrezygnować. Kurde. Hubert. O matko, wiecie, to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że to jest urządzenie. Jak widzę to opakowanie, flashbacki wszystkich wspomnień z tym telefonem związanych. A, bo ja w sumie jeszcze nie powiedziałem, jaki to jest. HTC Desire HD. Matko bosko, jakie to małe. O, damn. To był kiedyś największy telefon na rynku, 4,3 cala. O kurczaki. A tutaj... Ja muszę zebrać myśli, bo... Matko bosko. To jest HTC Desire HD z 2010 roku i były to czasy, kiedy HTC 1:1 rywalizował z Samsungiem jako jeden z dwóch najlepszych dostępnych flagowców. Wówczas modelem Galaxy S, które kosztowało okolice 2000 zł. Zatem co takiego wyjątkowego miał Desire HD w sobie? Większość z tego pewnie zabrzmi śmiesznie. Ale metalowy unibody z zachowaniem wymiennej baterii. Największy na rynku wyświetlacz 4,3 cala, aż dziwnie łączy się słowo wyświetlacz z czymś innym niż 5 albo 6, co brzmi ogólnie kuriozalnie, ale wtedy każdy mówił mi, że no monstrum i tak też go zapamiętałem. Na tamte czasy aż 8-megapikselowy aparat, najwięcej na rynku bodajże RAM-u, 768 MB. I ta nakładka Sense UI. Wtedy to absolutny killer płynności funkcjonowania Androida, który sam z siebie, jako czysty system, wtedy był daleki od ideału. Nie chcę was jednak dłużej tutaj zanudzać moją taką personalną, sentymentalną podróżą i zapytacie w takim razie, to po co w ogóle to prezentuję? Bo chciałem, żeby cokolwiek chociaż dobrego, pozytywnego było w tym materiale. Można by rzec, jakże wymowny materiale, który jako recenzja jest oczywiście subiektywny, ale pytanie, jakie warto zadać, to co takiego obiektywnego spowodowało, że te subiektywne odczucia są takie, a nie inne. Wykonanie. Nie mam totalnie nic przeciwko plastikowym konstrukcjom, ale jest różnica między plastikiem czy budową a budową. Teoretycznie konstrukcja jest zbudowana dokładnie tak samo jak OnePlus Nord 3 w tym samym budżecie. Ale gdybyście wzięli oba równocześnie w dłoń, to czuć od razu, że spasowanie elementów, ich dopieszczenie w HDC jest na dużo niższym poziomie. To znaczy czuć takie wyraźne, wyczuwalne łączenia między kolejnymi elementami. Do tego ten jakże szybki, mówię ironicznie, czytnik linii papilarnych z celu
ustalony z przyciskiem Power jest głęboko osadzony, co dla mnie nie jest za wygodnym posunięciem, choć zaznaczam, że dzięki temu zabiegowi łatwo jest wyczuć, gdzie jest. Z kolei mikrofon lokowany na dolnej krawędzi jest tak ulokowany, że notorycznie dostawałem zwrotki typu: Jezusiu, tylko pierwsza część głosówki jest okej, reszta jest jakaś totalnie, nie wiem, coś ci się przełączyło albo gdzieś coś, nie wiem, bo nic nie słychać. Być może jest to kwestia nauczenia się na nowo chwytu telefonu, no ale autentycznie, jak biorę telefon tak po prostu, no to piąty palec mam idealnie tam, gdzie jest mikrofon, no co ja zrobię? Po drugiej stronie wyświetlacz. 6,7 cala AMOLED Full HD+, 120 Hz. Ładnie świeci, ma wszystko, więc co może być nie tak? Po pierwsze, niejednokrotnie wariował mi czujnik odpowiadający za dostosowanie automatycznej jasności lub po prostu system źle go interpretował, bo równocześnie też zmienia się w locie kontrast na wyświetlanym obrazie. I o ile biorę pewien margines błędu, że być może jest to wadliwa sztuka, tak HTC nigdzie nie podaje, jaka jest maksymalna jasność ekranu. Ale to nie ze mną, tak? Nie ze mną. Od jakiegoś czasu wykonuję dla własnej informacji pomiary ekranów i okazuje się, że abstrahując od Realme C55 jest to najciemniejszy ekran, jaki testowałem. Oczywiście to nie oznacza, że jest ciemny, że nic na nim nie widać, nic z tych rzeczy, ale nie daje pewnego zapasu na słoneczne, bardzo jasne dni. Wydajnościowo jest w porządku, smartfon działa bardzo poprawnie nawet pomimo Snapa 7 Gen 1, który nie do końca jest postrzegany jako udana konstrukcja. Nawet podobno wielu producentów go mijało przez koszt zakupu względem tego, co oferuje. Zresztą tylko garstka smartfonów na rynku globalnym go ma. Ale istotniejszym problemem jest to, że wbudowana pamięć to coś, czego HTC znowu nie podaje. Ale po benchmarku ewidentnie jest to UFS 2.1, może 2.2, która jest wydajna, ale nie przystoi w tym segmencie jak Adasie dobrane do garnituru. Ta nie daje zapasu możliwości na przyszłość, a standardem w tej klasie jest 3.1. Sam system dla mnie to duży plus, bo to niemalże czysty Android wersji 13, a to co go tutaj u HTC wyróżnia, to smaczek w postaci starych, legendarnych wręcz widżetów pogodynek. Szkoda tylko, że te nie są nawet animowane, natomiast karuzela nie skończyła się jeszcze kręcić. Aparaty są 4. Dwa z nich to makro i do wykrywania głębi. Trzeci to ultraszeroki 8-megapikselowy o wielkości ćwiartki cala. Dokładnie taki sam jak w OnePlusie Nord 3, gdzie wypadł słabo, więc i tutaj jest jeszcze gorzej, bo ten nie obsługuje HDR-u, w ogóle WTF, a do tego w nocy totalnie nie ogarnia ostrości. Główny aparat ma 108 megapikseli i to kolejna rzecz, o której nic nie wiadomo. Jaka jest wielkość matrycy, pikseli, kto jest jej producentem, natomiast wiadomo, że światło to F1.7, że jest optyczna stabilizacja obrazu i że efekty są... Za dnia jeszcze mogę uznać, że są akceptowalne. Ba, zdarzało się, że wychodziły naprawdę ładne, ale w sumie to jeszcze tego by brakowało, żeby telefon za 2600-700 zł robił złe zdjęcia w ciągu dnia. Ale to, co potrafił wyprawiać nocą, zresztą nie muszę mawiać, wystarczy pokazać. W międzyczasie powiem, że całość zasilana jest przez ogniwo 4600 mAh i jakże miłym zaskoczeniem, ale tak serio miłym, jest bezprzewodowe ładowanie i to 15-watowe. Jest też 5-watowe zwrotne oraz 25-watowe przewodowe, ładujące od 5 do 100% w niemalże równą godzinę. Ale to, co się dzieje w drugą stronę, to jest... Tak jak zawsze, na samym prądożernym LTE, czasami pytacie mnie, czemu o tym LTE zawsze mówię i czemu tak tylko i wyłącznie testuję. Chodzi o to, żeby nie dopuścić do sytuacji, że między telefonami mam różne dni i żeby nie było innej mieszanki Wi-Fi a LTE, a z racji, że LTE jest najgorszym możliwym warunkiem dla baterii, to zakładam najgorsze, żeby było lepiej. Chociaż lepiej, jak 3 godziny SOT nie byłem w stanie uzyskać dla tej baterii, co tylko i wyłącznie potwierdza to początkowe założenie, że HTC U23 Pro jest wyjątkowe na swój własny sposób, ale niestety nie w sposób taki, jaki chciałbym, albo chociaż jaki sobie wyobrażałem. Nie ukrywam, że czuję niemały zawód, niesmak, bo wiemy, w jakiej kondycji jest HTC i model, który mógłby go podnieść, testowany U23 Pro w teorii ma dosłownie wszystko, by to zrobić. Przez co jego zapowiedź była wyborna. AMOLEDowy, duży 120-hercowy ekran. Aż 4 aparaty, gdzie jeden ma bardzo dobrze brzmiące 108 megapikseli. Głośniki stereo, pojemna bateria z ładowaniem bezprzewodowym, szczelność IP67, jack 3,5 mm, wielokolorowa dioda powiadomień czy hybrydowy slot
super SIM na ewentualne karty microSD. No niczego tak naprawdę tutaj nie brakuje, ale testując go nie czułem się komfortowo. Wiem, że w chwili obecnej, w tym budżecie i nawet i niższym, można dostać niby teoretycznie podobną specyfikację konkurencji, ale w praktyce dużo lepsze, dużo bardziej dopracowane urządzenia, które oferują też dużo większą stabilność na wielu frontach. W ogóle to, ten materiał nagrywałem na dwie kamery, tutaj jest jedna, a tu jest druga, która miała pokazywać to wszystko, co tutaj robię, ale się nie włączyła. O, tak to miało wyglądać i też na przykład zamówiłem sobie drugie HTC, który już kupiłem do tego odcinka, który zawsze chciałem mieć, to był mój taki wymarzony daily, ale jestem tak poirytowany i wybucham w środeczku, że zakończymy ten materiał, za którego oglądanie Wam bardzo, bardzo dziękuję. Zdrówka, wszystkiego dobrego, MPS Grubsona. Do następnego razu. Cześć. A to niech pozostanie pewną tajemnicą.